Mamy tu narysowane 65 kwadratów. Możecie je policzyć wszystkie, ale żeby było prościej, możemy je przedstawić za pomocą tych symboli, za pomocą liczby 65. Zapisując szóstkę na pozycji dziesiątek, mówimy dosłownie, że w tej liczbie jest 6 dziesiątek. To jest dziesiątka, to jest dziesiątka, to jest dziesiątka, to jest dziesiątka, to jest dziesiątka i to jest dziesiątka. Mamy tu 6 grup po 10 kwadratów każda, czyli 60. Ta szóstka oznacza 60. I do tego mamy 5 jedności. Widać je tutaj. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Dla pewności zapiszmy to sobie jeszcze raz. 65 równa się 6 dziesiątek, dodać 5 jedności. Zróbmy teraz coś. Zacznijmy jeszcze raz od 65 i odejmijmy od tego 40. Co to znaczy, że odejmujemy 40? Co się dzieje podczas takiego odejmowania? Tu mamy rozrysowane 65 w postaci kwadratów. I odejmujemy od tego 4 dziesiątki i 0 jedności. Odejmijmy w takim razie 4 dziesiątki. Odejmujemy pierwszą, odejmujemy drugą, trzecią, czwartą. Zabraliśmy 4 dziesiątki z 6 dziesiątek i zostały nam 2 dziesiątki. Możemy zapisać, że to się równa 2 dziesiątki i ile mamy jedności? Cały czas tyle samo. Ciągle mamy 5 jedności. I ma to sens. Było 5 jedności, odjęliśmy 0 jedności, więc ciągle mamy 5 jedności. No to jaki będzie wynik tego odejmowania? 65 odjąć 40 równa się 2 dziesiątki, dwójka na miejscu dziesiątek i 5 jedności, piątka na miejscu jedności. 2 dziesiątki, 2 dziesiątki i 5 jedności. Albo inaczej mówiąc, 25.